Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Europa Południowa oraz Centralna znajdzie się w zasięgu wyżów. Nad pozostałym obszarem dominować będą niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie pole podwyższonego ciśnienia, a nad obszar kraju zacznie napływać wilgotne powietrze. W pogodzie niewiele zmian, nadal nad Wyspami Brytyjskimi i na wschodzie Europy zalegają chmury z opadami deszczu. Pozostała część kontynentu w zasięgu pogodnej aury. Najchłodniej będzie dziś w Moskwie, około 5 stopni Celsjusza. Na południu Europy cieplej, 18-22 stopnie. I zmieniamy mapę. W kraju czeka nas nieznaczna poprawa warunków pogody. W dalszym ciągu będzie pochmurno, ale co i rusz, zza chmur wyjrze słońce. Na pogodę będą mogli narzekać jedynie mieszkańcy wschodnich regionów Polski. Tu spodziewane są słabe opady deszczu. Termometry wskażą od 9 stopni w Lublinie do 15 na Dolnym Śląsku. Dziś przewidziane są niewielkie spadki ciśnienia, na barometrach 1021 hektopaskali. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. A na koniec prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.